Witam bardzo serdecznie w dzisiejszym filmiku. Znowu zaprezentuję Wam moją jazdę konną. Tym razem jazda będzie na koniu imieniu Hekatus. Hekatus jest koniem rasy małopolskiej, czy tam małopolskiej chyba. Ma ścigacz na łapie, jak możecie zauważyć. Jest bardzo trudnym koniem, znaczy no, dosyć trudnym dla młodszych jeźdźców, bo no, ma swoje zdanie, prawda? Bardzo swoje zdanie przekonujące, ale no, potrzebuje właśnie bardzo takiego zdecydowanego jeźdźca z mocnym dosiadem, dobrze siedzącego, ma swoje pewne humory i chętnie jest do kopania. Tutaj robiłam na nim duże ćwiczenia. No i myślę, że tym razem moja pięta już jest na pewno o wiele lepiej. Mam z tym problem, mam ścięgno Achillesa słabo rozciągnięte i nie jestem do końca w stanie no, po prostu po tej pięty dać w dół. I tutaj jakbyśmy później z przekładaniem bata pod szyją. Chodziło mi to całkiem spoko. Tutaj już kusik. Ja mu wyciągam ogólnie kusa, bo ona bardzo dobrze kusi. Rzeczywiście, że tutaj jestem prawda lepiej po tej pracy, mieliśmy za sobą. A poza tym staram się intensywnie go prowadzić, bo to jest dla mnie bardzo ważne, że prawda, żeby no, po prostu, no. Trudno, żeby tak dreptał jak kaczuszka. Dobra, tak trzymaj to. Jest bardzo piękny, jest wspaniały, bo ja go tak strasznie kocham. Bardzo, w ogóle chodzi na pelamie, ale na normalnym rytmie na nim też jeździłam i jest jak najbardziej spoko koniem. Jest idealny na odznakę według mnie, bo super skacze, super jest chętny do galopu, to wszystkiego jest idealne według mnie. Czyli jest koniem dla zaawansowanego jeźdźca, jeśli ktoś z Was chciałby kiedyś pojechać na Hekatusie na lążu, to nie radzę, bo on kopie. To jest w ogóle w stajni Jagmaja. Stajnia Jagmaja jest w Warszawie na Żoliborzu. Bardzo fajna stajnia. I w ogóle właśnie zmieniłam stajnię, no bo już chciałam skakać, nie mogłam skakać w tamtej pocieszę, bo tam niski poziom bardzo mają. Zaczęłam jeździć w Jagmaji, prawda, bo no, no muszę się dalej rozwijać, no to będę stała w innym miejscu i uczyła się jak tutaj galopować. Jak galopować? Wziąłbym galopować. To myślę, że mój ćwiczenie jest całkiem spoko. On tylko w ogóle bardzo miękko chodzi, także mi to ułatwiał. No ale no. No jeszcze on w ogóle to poza tym, żeby tak się nie wybije. No. Staram się na nim jak najwięcej kusiadem jeździ, bo wtedy on jest chętny do wyciągania kusa. No wiecie, bo ma jednak trochę więcej luzu. Ale anglezowanym też na nim jeżdżę. Wyciągnięty, nie wiem, czy ćwiczenie próbowałam. Tutaj przez grążki przechodzimy. Żadna kobieta, grążki na ziemi. Nie byłam sama na tej jeździe, tam jeszcze jeździła Lady D. Ja jej bardzo nie lubię, potem właśnie doszło do pewnej sytuacji. No i tutaj przez grążki dalej. Ktoś na lążę przyszedł. Taka to jest super koniec. Naprawdę on jest genialny, on bardzo zwinny jest, bardzo wysportowany. Genialny koń. Może widać, że ma taki tłuszczek lekki, prawda? Ale gdyby go wziąć w prywatny trening, ja w ogóle chciałam go kupić, ale mama moja się nie zgodziła. Jakby go wziąć w prywatny trening, to on by zaraz rzucił i stałby się pięknym, chudym, pięknym po prostu koniem, bo on jest piękny, on ma urodę, bardzo urodziwy jest. Czuję tutaj, miałam skakać, ale mi nie wyszło, miałam zagalopować. Mu trzeba dać bat na zad, bo inaczej on nie będzie chciał no, zagalopować, bo on nie czuły naprzód. Znaczy pewnie czuły, prawda, ale no, jakoś mu to może specjalnie nie przeszkadza. Tutaj wolta, bo tam Lady D jechała przez przeszkodę też. No i tutaj już takie lekkie skoki. No bo to też Lady D przez to skakała, a potem skakałam już wyżej na stojaku, co sobie miałam ustawioną. Ja bardzo lubię skakać, ja w ogóle w przyszłości chciałabym w Grand Prix jeździć, bo to jest fascynujące.
Łapiesz? Skakać na koniu. To jest, no, to jest piękne dla mnie. Kocham to. Naprawdę. No. Tak. Trzymaj prawą wodę. Siadek siadło. Siadek siadło. To mi galop taki trochę niezbyt. Bardzo tak, no. No po prostu tak widzę. Strasznie mi ją klepie po tym siodle. O pięcie już nie mówię, bo to jest akurat masakra. Ja nad tym pracuję, to już. O, tutaj właśnie, to przypatrzcie się dokładnie. Doszło do pewnego zamachu na Hekatusa. Galopowaliśmy Lady Gip, postanowiła kopnąć. Henia, ale jej się nie udało. Takie skórki. Mój piękny, mój piękny. Jest taki wspaniały, ja go tak strasznie kocham. Już o nim nie jeżdżę chwilowo, bo zmieniłam na prywatnego trenera. No ale wiecie, no chcę się dalej uczyć, także... Także no muszę jakoś coś robić, żeby tylko... Nie dostać tej rekreacji, bo się okazuje, że rekreacja tu niewiele uczy. Galop, pięta. Tu jeszcze galopów było. Wydaje mi się, że tak, spoko jeżdżę, ale no jest jeszcze wiele rzeczy, które trzeba dopracować. Między innymi piętę muszę pilnować, muszę jeszcze mieć swobodniejszy ruch w galopie. Na jedną bardzo klepie. No i jeszcze takie rzeczy typu równowaga na koniu. Opanowanie ręki, była stabilniejsza jeszcze. I nogi w półsiadzie. O, i tu mam moje ulubione przeszkody. Zresztą niskie przeszkody, prawda? No ale no, od czegoś trzeba zacząć. A ja kocham skakać, naprawdę, to jest moja pasja. Najwyższa. Daj mi Henio. Postanowił, że przez to przejdzie i nie wyszło mu zbytnio. Ale nie, skacze, bosko skacze. No nie da się, no. Tutaj trochę jazdy na oklep w wstępie. Wstępować chyba nie, też kocham ludzi na oklep. No i bardzo lubię Henia ogólnie, prawda? No. Mój telefon. To jest też piękny, wspaniały, piękny i wspaniały koń. Jeszcze raz? Nie wiem, teraz wszyscy na niego mówią, że jest jakiś okropny, że kopie, że gryzie. No okej, no przyznaję, że kopie i gryzie, no ale po prostu ten jest genialny, no. Tylko trzeba umieć jeździć, chociaż to. No, jak ja go kocham, ale nie wiem, że to mówiliśmy trochę. No tutaj chciałam, mam głaskę mojego pięknego wałaszka. Chodźcie jak staną, normalnie jak Aja. No siadło, żeby trzeba je dojeść, prawda? No stań, zdulił się do mnie, taki mały ptysie. No mnie chyba kocha, albo się chciał podrapać. Nieważne. No i tutaj idziemy do boksu. Tutaj tylko zdjęcie w głowie. On już tam zaczął jeść, bo dostał kolację. Pozostaje zdjęcie w głowie, a ja się z wami żegnam. No i cześć. I pa pa. Musiałeś.